Ale wiecie, kiedy myślę o Bożym Słowie, to cały czas myślę sobie, że my dzisiaj troszeczkę żeśmy się do niego przyzwyczaili. Że tak naprawdę ono już na nas nie robi takiego dużego wrażenia jak kiedyś. Nie robi to takiego dużego wrażenia jak u naszych przodków, którzy za jedną kartkę Pisma Świętego potrafili oddać swoje życie. Pamiętam lekcję w jednej z klasie, kiedy jeden z młodych ludzi powiedział mi: ja już od pół roku nie czytam i co mi zrobisz? Słuchajcie, tak z ręką na sercu. Nie proszę was o odpowiedź publicznie, tylko taką dla siebie samych. Kiedy ostatni raz czytaliśmy ten święty tekst z przyjemnością, że go czytamy? Nie z obowiązku, bo musimy się przygotować do lekcji, bo musimy wiedzieć, co tam będzie, ale tak dla siebie, żeby spędzić trochę czasu z Panem Bogiem. Wiecie, spotykam ludzi na wystawach, którzy nigdy przez całe swoje życie nie czytali tego tekstu. I na wystawach dowiadują się, że mogą. Wiecie, niedawno była tutaj wystawa, wielu z nas brało w tym udział. I miałem okazję słuchać relacje kilku z was, którzy opowiadali, jak mocno to przeżyli. Ale muszę wam powiedzieć, że w starożytności ludzie uczyli się tego tekstu na pamięć. Na pamięć. Dlaczego? Bo było to dla nich ważne. Bo chcieli. Zaczynali się uczyć od 5 roku życia. Kiedy kończył lat 12 czy 13, taki mężczyzna, taki młody człowiek, to po raz pierwszy mógł publicznie przeczytać fragment Tory, a czytał go bez samogłosek. Zapisany był pismem ciągłym, bez przerw między wyrazami, bez przerw między zdaniami, bez interpunkcji, bez dużych i małych liter. A czytał go tak, jak my czytamy nasze Biblię. Odpowiednio przerywając w odpowiednim miejscu, podnosząc głos tam, gdzie trzeba, bo on się tego tekstu nauczył na pamięć. Czy my jesteśmy jeszcze ludem księgi? Czy ten tekst robi na nas wrażenie? Czasami czytamy małe fragmenty, po jednym, po dwa zdaniu i stwierdzamy, że mamy zadanie na dzisiaj wykonane. Ale muszę wam powiedzieć, że w starożytności tak się nie czytało świętego tekstu. Czytało się duże albo całe księgi, albo przynajmniej duże jej fragmenty. Bo z tekstem Pisma Świętego jest trochę tak, jak z jakąś mozaiką. Jeśli patrzymy na jakąś dużą mozaikę, możemy się skupić na jednym jej elemencie. O, powiedzmy dwóch. Ale czy wtedy zobaczymy piękno tej mozaiki? Czy będziemy w stanie powiedzieć, o czym ona opowiada? Jaka historia się za nią kryje? Co najwyżej skupimy się na tym elemencie, jak był wykonany, w jakim jest kolorze, ile czasu trzeba było poświęcić, żeby go ukształtować. Ale zgubimy to, co najważniejsze w tym tekście. I kiedy my czytamy małe fragmenty pisma, to właśnie robimy coś takiego. Czasami budził mój podziw i zdziwienie informacja, że starożytni uczyli się tych tekstów na pamięć, bo ja jak czytam jedno, dwa zdania, to nie potrafię opowiedzieć historii, która się za tym kryje. Ale to właśnie dlatego. Kiedybyśmy przeczytali całą historię, łatwiej by nam było ją zapamiętać.
Dlatego wielki szacun dla nauczycieli i nauczycielek szkółki sobotniej, bo te historie, które dzieci uczą się na tych zajęciach, będą pamiętały przez całe swoje życie. Być może już później nigdy nie sięgną do tego tekstu, bo tak się dzieje z ludźmi, którzy przychodzą na wystawę. On kiedyś pamiętał jakieś historie z dzieciństwa, a potem przez następne 50 lat do tego tekstu nie zajrzał. Czy my jesteśmy ludem księgi? Czy my zaglądamy do tej księgi? Wiecie, każdy z autorów Pisma Świętego, który pisał te teksty, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że tak naprawdę ten święty tekst przez 6000 lat będzie czytany co najwyżej przez jedną osobę w synagodze, może w kościele, a cała reszta osób nie będzie miała dostępu do tego tekstu. Więc będzie musiała usłyszeć to, co chciał autor powiedzieć i zapamiętać to, co autor chciał powiedzieć. Jak oni to robili? Wiecie, dzisiaj wiemy więcej. Bo dzisiaj wiemy, że dzięki pewnym specjalnym technikom, których używali na co dzień, które się wtedy wykształciły, żeby właśnie łatwiej było te teksty zapamiętać i zrozumieć, to wykształciły się pewne techniki, które to wspomagały. My dzisiaj te techniki nazywamy technikami retorycznymi. Nawet nie wiecie, że wiele z tych technik wykorzystujemy przy opowiadaniu dowcipów. Wiecie, jak chodziliście do szkoły, uczyliście się jakiegoś tekstu, powtarzaliście go 50 razy, jak był trudny. Jak był łatwy, to kilkanaście. I zamykacie książkę i co się dzieje? Czarna dziura. I nie pamiętamy, co żeśmy się uczyli. Było tak? Ale potem otwieramy książkę i nawet nie potrzebujemy do niej patrzeć. I zaczynamy mówić. Ale jeśli jeszcze powtórzymy ten tekst jeszcze parę razy, to potem nie będzie nam potrzebna ta książka, bo będziemy go pamiętać. Ale siedzimy przy ognisku. Albo przy grillu smażymy kiełbaski czy tam kurczaczka. Podchodzi nasz przyjaciel, znajomy, puka nas w ramię i mówi: słuchaj, fajny dowcip wczoraj słyszałem. Czy jeżeli był dobry i fajny, to następnego dnia będziemy go jeszcze pamiętać? W większości tak. Ale przecież on go powiedział tylko raz. Jaka różnica? Co się stało? A no wiecie. No właśnie, stało się bardzo dużo, bo opowiedział historię, którą łatwo zapamiętać, która była oparta o pewne zasady, które wspomagają taką pamięć i wspomagają też nasze zrozumienie tego, co mówca miał na myśli. I tak były pisane te historie Pisma Świętego. Zauważcie, że jak czytamy Stary Testament, to dla nas to są historie o stworzeniu, o potopie, tak? O patriarchach, o historia Jakuba w studni, tak? Ofiaru. To są historie, prawda? Ale Żydzi, jak je czytają, to widzą w nich 613 przykazań. Skąd ta różnica? A no właśnie, bo każda z tych historii miała coś zilustrować, coś, co pomagało zapamiętać tą informację tam ukrytą. My kiedy... Ja pamiętam, ja się wychowywałem w czasach, kiedy opowiadaliśmy dowcipy o Polaku, Rusku i Niemcu. Prawda? Ale jakbym opowiedział dowcip o Polaku, byłby śmieszny?
No niekoniecznie. A jakbym powiedział tylko Niemcu, byłoby to śmieszne? No niekoniecznie. Dopiero te trzy historie opowiedziane razem tworzyły to coś. Coś, co było łatwo zapamiętać, coś, co ten morał, który z tego wypływał, się łatwo zapamiętało i z niektórych dowcipów śmiejemy się do dzisiaj. Ale wiecie, że tak były budowane też te historie w starożytności? Ja już wam o tym kiedyś mówiłem, kiedy mówiłem o 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Bo tam jest właśnie ta historia napisana i opowiedziana właśnie w ten sposób. Wykorzystuje pewne techniki, które znamy z retoryki. Wykorzystuje na przykład, w ogóle to jest opowiadanie, tak? Czyli coś, co łatwo zapamiętać. Ale też wykorzystuje technikę kontrastu, czyli jest wysoki i niski, gruby i chudy, Polak i Rusek, albo Polak i Niemiec, rozumiesz, blondynka i szatynka, tak? W znanych dowcipach. No właśnie, jak przeczytamy ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to zdziwimy się, ile tam rzeczy się ze sobą zestawia. Zdziwimy się, ile z tych rzeczy jest powtórzeniem. To też jest kolejna technika retoryczna. Są pytania. Są pytania retoryczne. Nie? Czasami my, jak budujemy kazanie, to też posługujemy się takimi pytaniami. Kto z was ma uszy? No przecież wiem, że każdy ma, nie? Ale pytam. Dlaczego? Bo to jest pytanie retoryczne, które zwraca naszą uwagę. My zaczynamy uważniej wtedy słuchać. I Jezus też tak robił, prawda? Słuchajcie, w tym tygodniu byłem na takim chrześcijańskim spotkaniu i rozmawiałem z parą ludzi z takiej organizacji Ocaleni. I oni przyszli do jednego z kościołów i chcieli w tym kościele znaleźć miejsce dla tych ludzi, z którymi pracują. Dla pijaków, bezdomnych, dla złodziei i narkomanów. Jak myślicie, znaleźli tam miejsce dla tych ludzi w kościele? Dalibyśmy tu miejsce ludziom, którzy się nie myli od 3 miesięcy? Usiedlibyśmy obok? No właśnie. Niedawno sobie przypomniałem historię Gandhiego. Gandhi kiedyś powiedział, że byłby chrześcijaninem, gdyby nie chrześcijanie. A wiecie, dlaczego tak powiedział? Bo kiedy zaczął czytać Ewangelię, to historie, które tam przeczytał, tak go poruszyły, że postanowił pójść do kościoła chrześcijańskiego w Indiach. I kiedy przyszedł do kościoła chrześcijańskiego i chciał się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o Mesjaszu, to kiedy stanął przed kościołem i chciał do niego wejść, to straż przy drzwiach złapała go, obiła i wyrzuciła, bo był kolorowy. A to był akurat kościół dla białych ludzi. To spowodowało, że już nigdy więcej nie wrócił do kościoła chrześcijańskiego. To właśnie dlatego powiedział, że byłbym chrześcijaninem, gdyby nie chrześcijanie. I wiecie, to bardzo smutna lekcja. Bo kiedy czytam 15 rozdział Ewangelii Łukasza, Jezus tam mówi w przypowieści. A
Jezus tak naprawdę zawsze mówił w przypowieści. Dlaczego? Bo wtedy miał szansę poruszyć serca słuchaczy. W 15 rozdziale Łukasza historia zaczyna się od tego, że Jezus szedł drogą, otaczali go faryzeusze, otaczali go grzesznicy, cudzołożnicy, złodzieje, prostytutki. Ale ci ludzie czuli się w obecności Jezusa dobrze. A naprzeciwko szedł jakiś święty, jakiś faryzeusz albo inny święty tamtych czasów. I popatrzył na Jezusa i powiedział, a ten to z cudzołożnikami do stołu siada. I Jezus podszedł do niego i powiedział mu przypowieść. I tam jest napisana historia o tym, że opowiedział mu historię o tej zagubionej owieczce. Pamiętacie ją, wszyscy ją pamiętamy, prawda? Jeśli Jezus usłyszał, co on powiedział, to miał na myśli ten morał, który wynika z tej historii, o zgubieniu się, o szukaniu. No nie. Jezus opowiedział mu historię. Tak jak my opowiadamy o historię dowcip po Polaku, Rusku i Niemcu. I opowiedział mu pierwszą historię o zagubionej owcy. A tak naprawdę o pasterzu, który ją szukał, znalazł, a potem zrobił imprezę. I żebyśmy nie pomyśleli, że jest to inna historia, to za chwilę w kolejnej użyję tych samych słów. To będzie jak refren w pieśni, który będzie powtarzał pewną melodię, pewne słowa. A potem opowie o zagubionej monecie i o kobiecie, która ją szuka. I jak ją szuka i znajduje, to co robi? Imprezę. Dowcip po Polaku, Rusku i Niemcu. Już mamy dwie historie. Ale jeżeli tutaj przestaniemy i skończymy czytanie, czy dojdziemy do prawidłowych wniosków? No nie dojdziemy, bo wyrwaliśmy z kontekstu. Bo kontekst to jest jeszcze ta trzecia historia o dwóch synach ojca, który jeden z nich mówi, tato, daj mi, co mi się od ciebie należy, a ja pójdę gdzieś daleko. I jeśli my tą historię przeczytamy jako jedną całość, to nagle wtedy okaże się, że zobaczymy te techniki retoryczne. Jest pewne powtórzenie. Tam coś zgubione, tu coś zgubione, tam zagubiony syn, tak? Tam szuka, kobieta szuka. W tej trzeciej nikt nikogo nie szuka. Ale my słyszymy, że się coś powtarza. Tam znajduje, tu kobieta znajduje i syn się odnajduje i wraca do ojca. Widzicie refren tej pieśni? Tam impreza u pasterza, impreza u gospodyni domowej i impreza u ojca. Widzicie refren tej pieśni? Nawet słowa są te same, żebyśmy nie pomyśleli, że należy to inaczej łączyć. Ale to powtórzenie to jest technika wynikająca z retoryki. Autor, który pisał ten tekst, zdawał sobie doskonale z tego sprawę i specjalnie to zrobił, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co w tej historii chodzi. No ale właśnie, o co w tej historii chodzi? Gandhi kiedyś powiedział tak. Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny na dobę. No właśnie.
Czy w tej historii nie chodzi właśnie o to? Czy w tej historii nie chodzi o to, kim jesteś i jak się zachowujesz, jak żyjesz, jak oceniasz innych? I wiecie, kiedy rozmawiałem z tymi ludźmi z tej organizacji ocalonych i opowiadali, że no niestety nie znaleźli miejsca w kościele. Musieli znaleźć inne. To przypomniałem sobie historię Armii Zbawienia. W 1865 roku pewien pastor kościoła metodystycznego doszedł do przekonania, że tylu ludzi obok żyje i nie zna Jezusa. Nie mają na jedzenie, nie mają na ubranie, ale mają na alkohol. Nie myli się od miesięcy, ale on do nich poszedł z Ewangelią i zaprosił ich na nabożeństwo do kościoła metodystycznego. I nagle wyobraźcie sobie, że wchodzi 20 takich śmierdzących ludzi z Wrocławia. Takich kloszardów. Głodnych, śmierdzących, brudnych. Kilku z nich jest złodziejami. A może tam jest jeszcze jakaś kobieta lekkich obyczajów. I wchodzą tu do kościoła. I co my robimy? Chwytamy się za kieszenie, za portfele, za telefony, żeby nam nie zginęły, nie? I czekamy, kiedy wyjdą. I tak było. Oni się poczuli tutaj źle. Dlatego ten pastor szukał innego miejsca dla nich, zupełnie osobnego. I tak powstała organizacja, którą dzisiaj nazywamy Armią Zbawienia. Dlaczego? Bo kiedy pisał sprawozdanie do swojego kościoła, z tej swojej działalności, napisał, że to tutaj razem z nim działa cała armia wolontariuszy. A potem pomyślał przez chwilę, i wykreślił słowo wolontariusz i napisał zbawienia. I tak została Armia Zbawienia. Tak powstała Armia Zbawienia. Wiecie, no właśnie, czy nasze życie, czy nasze zwyczaje będą światłem dla innych? Czy są światłem dla innych? Czy my ciągle jesteśmy jeszcze ludem księgi? Czy dla nas zasady z niej wypływające są jeszcze ciągle ważne? Czy też ktoś, kto przyjdzie, taki Gandhi, popatrzy, że my się świetnie modlimy, ale że żeśmy go pobili, bo nie odpowiada naszym standardom? Bo się ubrał inaczej? Bo ma włosy dłuższe? Bo ma złoty łańcuszek na piersi? Wiecie? I to wcale nie są jakieś fałszywe historie. Bo ja znam pastora Kościoła Adwentystów, który jak przyszedł pierwszy raz do naszego kościoła, nie mówię tutaj naszego w sensie wrocławskiego, ale przyszedł po raz pierwszy zobaczyć, jak ci ludzie się modlą, bo brał udział w takich wykładach z Księgi Daniela, w której pastor opowiadał o tych proroctwach z Księdze Daniela. I on postanowił udowodnić, że pastor się myli i że należy te proroctwa interpretować inaczej, ale nie dał rady. Postanowił pójść zobaczyć, jak wygląda nabożeństwo. A że był cinkciarzem w czasach, kiedy, wiecie, handlowano walutą pod peweksem, a był dobry w swoim fachu, słuchajcie, bo jeśli miał taki plik banknotów, to on go nie liczył w ten sposób,
tylko brał tak i ze słuchu liczył, ile tam jest banknotów w tej kupce. Robił to dwa razy. Jak za każdym razem wyszło mu tak samo, to już trzeci raz tylko dla formalności. Jeżeli za drugim razem wyszło mu inaczej, to wtedy trzeci raz liczył w ten sposób. Więc był dobry w swoim fachu. I ubrał się w biały garnitur i miał taki piękny, złoty, duży łańcuch. Wiecie, czasami jak widzimy, jak cyganie chodzą, nie? Z takim tam te ogniwka są grubsze niż mój palec. I wszedł do kościoła i usiadł z tyłu i zaczął słuchać. Ale zrobiła się przerwa. I na przerwie podeszła do niego jedna z naszych kochanych sióstr. Widziała go pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej. I powiedziała: ty bezbożniku, jak ty wyglądasz? Jak choinka w Boże Narodzenie. Ty tak do kościoła przyszedłeś? Gandiego pobili. Ten miał szczęście. Nie wyszedł posiniaczony. Czy my jesteśmy ludem księgi? Czy Biblia jest dla nas ważna? Co ludzie zobaczą, jeśli przyjdą i będą chcieli zobaczyć, jak wygląda nasze nabożeństwo? Słuchajcie, Biblia to niezwykła księga. To księga, która zmieniała życie ludzi. Ale nie od razu. Jak posadzimy jabłoń, to zanim ona zacznie owocować, to musi minąć jakiś czas. Jak posadzimy cebulę, to zanim się pojawi szczypiorek, musi minąć jakiś czas. A my czasami chcielibyśmy, żeby osoby, które przychodzą tutaj, wyglądały jak my po 20, 30, 40 latach przychodzenia do kościoła. Dajmy im trochę czasu. I być może on się dzisiaj jeszcze nie umył, ale dajmy mu taką możliwość. Wiecie, no jestem pod wrażeniem tych ludzi, z którym rozmawiałem, bo oni specjalnie wybudowali łazienkę, żeby osoby, które przychodzą na nabożeństwo, mogły się umyć przed nabożeństwem. Żeby nie drażniły tym zapachem innych. Wiecie, z drugiej strony, jak on się nie mył przez 3 miesiące, to mimo, że się umyje, to zapach zostaje, nie? Ale ma miejsce. Jakim chrześcijaninem jestem? Gandhi kiedyś powiedział, byłbym chrześcijaninem, gdyby nie chrześcijanie. I to straszna jest, straszna ocena, prawda? Ale czy moi sąsiedzi nie mówią tego o mnie? Byłbym adwentystą, gdyby nie ten adwentysta, którego znam. Byłbym adwentystą, gdyby nie ten kolega w pracy, z którym pracuję, a jest adwentystą. Albo byłbym, może i poszedłbym do kościoła zobaczyć, jak to wygląda, gdyby mój kolega w klasie był adwentystą. Jaką jestem matką? Czy Biblia i Boże Słowo ciągle są dla mnie ważne? Gandhi powiedział też jeszcze jedno zdanie. Lubię waszego Jezusa, ale nie lubię was, chrześcijan. Wy jesteście tak różni od waszego Chrystusa. I wiecie,
To jest dla mnie straszne. Ale przecież każdy z nas spotyka braci, o których moglibyśmy też tak powiedzieć, nie? Chciałbym, aby tak nie było. Chciałbym, aby ludzie, których Pan Bóg postawi na naszej drodze, widzieli w nas uczniów Jezusa. Ale jak to zrobić? Dzisiejsza lekcja szkoły sobotniej mówiła o tym, że dekalog może być prawem. Ale może być też obietnicą. Wtedy, kiedy ci nie staje, kiedy ci czegoś brakuje, kiedy jak Dawid modlisz się, Panie, daj mi mądrość, to w dekalogu jest też obietnica. To Bóg jest Panem tego wszystkiego. To On sprawia chcenie i daje skuteczne wykonanie. I jeśli nam czegoś brakuje, a przecież wiemy, że tak jest, to możemy się o to modlić. A z drugiej strony pamiętajmy o obecności Ducha Świętego. Jak ja przyszedłem po raz pierwszy do tego kościoła i wszedłem na nabożeństwo, to przez większą część tego nabożeństwa zastanawiałem się, jak ciężkie buty mają ci święci ludzie, że nie latają tam. Bo mi się wydawało, że oni wszyscy, przepraszam, że wy wszyscy jesteście tak święci, że nawet grawitacja was nie jest w stanie utrzymać. Ale ja byłem grzesznikiem. I czasami Bóg tak działa, że przymyka nasze oczy. I naprawdę wdzięczny jestem za to, że dorastam w tym zborze, że się od was czegoś uczę. Bracia i siostry, żeby nikt o nas nie powiedział tak jak Gandhi, to przyjrzyjmy się sobie samym. Przyjrzyjcie się swojemu życiu. Przyjrzyjcie się tym, co może jeszcze wam nie brakuje. A Pan Bóg ma moc to dać. Biblia jest niezwykłą księgą. Jeśli czytamy ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to tam, jak te ostatnie myśli tego rozdziału mówią: twój brat był martwy, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Czy moje życie będzie światłem dla tego brata obok, dla mojego sąsiada, dla twojej koleżanki w pracy, dla twoich kolegów w klasie? Biblia to niezwykła księga. W tej Biblii czytam, że my powinniśmy być światłością świata. I niech tak zostanie. Amen.